Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, jak Państwo podchodzą do tej pory dnia, pod tą szerokością geograficzną, witam serdecznie na trzecim spotkaniu organizowanym przez łódzkich prawników, którzy czują taką potrzebę kontaktu ze społeczeństwem dla obywateli naszego miasta. Pierwsze spotkanie było poświęcone sądom powszechnym, ustawie ustrojowej, tej ustawie, przypomnę, która została znowelizowana, wobec której pan prezydent nie skorzystał z prawa weta. Dwa tygodnie temu spotkaliśmy się, aby porozmawiać o Krajowej Radzie Sądownictwa, która miała być nowelizowana zawetowaną ustawą. I dzisiaj, proszę Państwa, kolej na Sąd Najwyższy, który póki co ostał się na skutek także weta prezydenckiego i ustawa nowelizująca ustawę o Sądzie Najwyższym została zawetowana, co nie oznacza końca dyskusji wokół Sądu Najwyższego. Dzisiejsze spotkanie chcielibyśmy poświęcić pozycji ustrojowej Sądu Najwyższego i na ten temat będziemy moderować dyskusję, ale oczekujemy, że także to będzie Państwa udział w tym spotkaniu i że wszyscy będziemy rozmawiać o Sądzie Najwyższym. Natomiast o takie poprowadzenie, wskazanie pewnych kierunków poproszę panią sędziego Sądu Najwyższego Irenę Gromską-Szuster, która zechciała spotkać się z nami w dniu dzisiejszym, a ja także jestem sędzią Sądu Apelacyjnego w Łodzi, prezesem oddziału łódzkiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, nazywam się Wiesława Kuberska. Oddam głos pani sędzi i poproszę o przedstawienie w najogólniejszym zarysie pozycji ustrojowej Sądu Najwyższego, roli, funkcji z odniesieniem do zawetowanej ustawy. Dziękuję Państwu bardzo. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie na to spotkanie. Dla mnie jest to ogromnie ważne, żeby móc usłyszeć też stanowisko osób niezwiązanych z wymiarem sprawiedliwości, z Sądem Najwyższym w sprawach istotnych, ustrojowych dla Sądu Najwyższego. I żeby nie przedłużać, zacznę, ale muszę zacząć trochę historycznie, dlatego że w tym roku, konkretnie 1 września, obchodzimy stulecie Sądu Najwyższego, ponieważ Sąd Najwyższy powstał wcześniej niż Polska uzyskała formalnie niepodległość w 1918 roku. Sąd Najwyższy został powołany 1 września 1917 roku. W tym właśnie dniu dyrektor Departamentu Sprawiedliwości w tymczasowym rządzie polskim ogłosił otwarcie na obszarze Królestwa Polskiego wszystkich sądów, w tym także Sądu Najwyższego. W związku z tym wydarzeniem, takim no bardzo istotnym dla wymiaru sprawiedliwości, w dniach 27 i 28 września bieżącego roku odbędą się uroczystości związane ze stuleciem Sądu Najwyższego. Pozycja ustrojowa sądów i Sądu Najwyższego zawsze regulowana była ustawą najwyższą, to znaczy konstytucją. Po raz pierwszy konstytucja marcowa z 21 roku wzorem konstytucji 3 maja wprowadziła w Polsce trójpodział władz, czyli podział na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zgodnie z teorią Monteskiusza, taki jest najlepszy wzór demokratycznego państwa prawa. Niestety konstytucja z 1935 roku, konstytucja kwietniowa, wyeliminowała i faktycznie, i formalnie trójpodział władz, który to trójpodział władz wprowadziła ponownie, przywróciła, ale tylko formalnie, konstytucja z 1952 roku, bo chociaż rzeczywiście wprowadzono tam ten właśnie podział na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą,
to jednoznacznie stwierdzono, że przewodnią siłą narodu jest Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i rzeczywiście faktycznie cała władza jednolicie należała do PZPR. Niezależność sądów była znacznie ograniczona, co dotyczyło także w dużym stopniu Sądu Najwyższego. Sędziowie byli mianowani przez Radę Państwa, a od 1984 roku wprowadzono kadencyjność sędziów Sądu Najwyższego, co dodatkowo osłabiło pozycję tego sądu i niezawisłość jego sędziów. Po zmianach ustrojowych w 1990 roku skrócono kadencję wszystkich sędziów Sądu Najwyższego do dnia 30 czerwca 1990 roku i zniesiono kadencyjność. Nastąpiła wtedy radykalna zmiana kadrowa całego składu Sądu Najwyższego. Na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa prezydent powołał cały nowy skład Sądu Najwyższego. Wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego podlegali lustracji. Doszło do całkowitej zmiany jego osobowego składu. W składzie tym znaleźli się sędziowie o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i moralnych i o niekwestionowanym autorytecie. I myślę, że do dziś dnia orzecznictwo Sądu Najwyższego, choć oczywiście na pewno nie zawsze wszystkich zadowala, bo to jest niemożliwe, cieszy się wysokim uznaniem. Także szybkość postępowania przed Sądem Najwyższym nie budzi żadnych zastrzeżeń i należy do średniej krajów europejskich. Mówię to wszystko po to, żeby powiedzieć, że nie ma podstaw do takich zmian w Sądzie Najwyższym, jakie proponowane były w zawetowanej ustawie o Sądzie Najwyższym. W istocie te wszystkie powody podawane są tylko pretekstem. Obecnie ustrojowa pozycja sądów, w tym Sądu Najwyższego, wynika właściwie jednoznacznie i wprost z artykułu 10 i 173 Konstytucji, w których zagwarantowano trójpodział władz jednoznacznie i podkreślono, co jest bardzo ważne, podkreślono odrębność i niezależność władzy sądowniczej od pozostałych władz, czyli od władzy ustawodawczej i wykonawczej. To oznacza, że żadna z tych władz nie może mieć jakiegokolwiek wpływu na władzę sądowniczą w zakresie orzekania. To znaczy tylko sądy mogą wydawać orzeczenia i są sądowe i są w tym zakresie całkowicie niezależne od władzy wykonawczej i od władzy ustawodawczej. No od władzy ustawodawczej są zależne o tyle, że władza ustawodawcza wydaje ustawy, prawda, które sądy są obowiązane stosować. Ale w związku z tą odrębnością, bardzo istotnie podkreśloną w Konstytucji, jest niezbędna taka organizacja wymiaru sprawiedliwości, organizacja sądów, organizacja Sądu Najwyższego, żeby sądownictwo było rzeczywiście niezależne, a sędziowie mogli być niezawiśli i podlegać tylko ustawom i Konstytucji. Ta odrębna i niezależna pozycja Sądu Najwyższego jest gwarantowana także regulacjami przewidzianymi w ustawie o Sądzie Najwyższym z 23 listopada 2002 roku, który zapewnia, ta ustawa zapewnia między innymi autonomię budżetową Sądu Najwyższego, szereg innych właśnie takich autonomicznych uprawnień, w tym na przykład możliwości tworzenia własnego regulaminu urzędowania Sądu Najwyższego, co w ustawie zawetowanej zostało przeniesione na ministra sprawiedliwości. W dotychczasowej ustawie również są pewne prerogatywy pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i sędziów Sądu Najwyższego dotyczące zgłaszania kandydatów na stanowiska sędziowskie sędziów Sądu Najwyższego, wyrażania zgody na dodatkowe zatrudnienie sędziego Sądu Najwyższego, tej zgody przez pierwszego prezesa, co w zawetowanej ustawie przekazano ministrowi sprawiedliwości. Sąd Najwyższy, trzeba to podkreślić, nie jest sądem powszechnym, co również wynika z jego usytuowania i z przepisów Konstytucji. Natomiast zgodnie z artykułem 183 sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania, a więc tak zwany nadzór judykacyjny, czyli w zakresie orzecznictwa sądowego. Jest również w jego zakresie kompetencji są również inne czynności określone w Konstytucji i ustawach, a w tym przede wszystkim, to są bardzo istotne
kompetencje przewidziane w przepisach, mianowicie rozpoznaje protesty wyborcze i stwierdza ważność wyboru do Sejmu i Senatu oraz wyborów prezydenckich, jak również stwierdza ważność referendum ogólnokrajowego oraz referendum konstytucyjnego. I tryb postępowania w tych wszystkich sprawach, to znaczy rozpoznawanie protestów wyborczych, stwierdzanie ważności wyborów, regulowany jest w ustawie z 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy. W tej ustawie są szczegółowe regulacje dotyczące postępowania Sądu Najwyższego w tym zakresie. Właściwy do rozpoznawania tych spraw, właściwa jest Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która rozpoznaje również zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego także ważność wyborów do Parlamentu Europejskiego. Poza tą izbą w Sądzie Najwyższym są jeszcze Izba Cywilna, Izba Karna i Izba Wojskowa. Zgodnie z artykułem 157 Kodeksu Wyborczego w skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wskazanych przez prezesa Trybunału, 3 sędziów Sądu Najwyższego wskazanych przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i 3 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazanych przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. I z tych wszystkich powodów, co bardzo zdecydowanie trzeba podkreślić, niezależność Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego i w tym przede wszystkim ograniczenie do minimum wpływu rządzących polityków na wybór sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz zachowanie odpowiedniego parytetu politycznego przy wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma tak właśnie istotne, właściwie decydujące znaczenie dla ustalenia wyniku wyborów i w konsekwencji dla stwierdzenia, czy w ogóle jeszcze żyjemy w demokratycznym państwie prawa, bo jeżeli od rządzącej partii politycznej będzie uzależniony skład Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, skład Państwowej Komisji Wyborczej, to naprawdę bardzo trudno będzie o obiektywne stwierdzenie ważności wyborów i o obiektywne rozpoznawanie protestów wyborczych. Dlatego to jest tak istotne i dlatego trzeba bardzo uważać na to, jak i dlaczego chce się zmienić skład tych właśnie najwyższych organów wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Jest jeszcze kolejny taki element związania Sądu Najwyższego z taki newralgiczny punkt, mianowicie zgodnie z artykułem 199 ustęp 2 Konstytucji pierwszy prezes Sądu Najwyższego jest jednocześnie przewodniczącym Trybunału Stanu. I to również wymaga zagwarantowania, takiego instytucjonalnego zagwarantowania całkowitej niezależności pierwszego prezesa Sądu Najwyższego od władzy wykonawczej. Obecnie, na podstawie obecnych przepisów, ta najważniejsza funkcja Sądu Najwyższego, jaką jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości poprzez nadzór orzeczniczy, czyli ten nadzór judykacyjny, o którym mówiłam, nad sądami powszechnymi i wojskowymi, ta najważniejsza funkcja, rola ma zapewnić przede wszystkim zgodność z prawem i jednolitość orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych. Jest to bardzo istotna funkcja, którą ma do spełnienia Sąd Najwyższy. I to jest zapisana w Konstytucji, ta funkcja, właśnie ta funkcja Sądu Najwyższego. Nadzór judykacyjny Sądu Najwyższego jest wykonywany przez te wszystkie izby, które istnieją w Sądzie Najwyższym i jest wykonywany poprzez rozpoznawanie kasacji i innych środków odwoławczych od orzeczeń sądów powszechnych, przez podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne zgłaszane przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy oraz rozstrzyganie innych spraw, które są określone w ustawie. I w ramach tego właśnie nadzoru orzeczniczego sprawowanego przez te wszystkie izby Sądu Najwyższego przez Sąd Najwyższy ma uprawnienie do występowania do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami dotyczącymi zgodności z Konstytucją ustaw i innych aktów normatywnych podlegających kontroli Trybunału,
jak również tak jak każdy inny sąd może przedstawiać Trybunałowi Konstytucyjnemu pytania prawne, w których chodzi o zbadanie zgodności przepisu ustawy z Konstytucją, obowiązany jest także jako sąd ostatniej instancji do przedstawiania Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości w Luksemburgu pytań wstępnych, jeżeli przy rozpoznawaniu środka odwoławczego Sąd Najwyższy stwierdzi, że występuje wątpliwość co do wykładni przepisów prawa unijnego. Nadzór judykacyjny Sądu Najwyższego wykonywany jest przez Sąd Najwyższy przede wszystkim przez rozpoznawanie kasacji, zażaleń, skarg o wznowienie postępowania, skarg na przewlekłość postępowania, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku, jak również, jak już powiedziałam, przez podejmowanie uchwał w wyniku zadanych pytań prawnych przez sądy powszechne, wojskowe i inne składy Sądu Najwyższego. Uchwały te mogą zapadać w składzie 3-osobowym, 7-osobowym, w składzie całej Izby oraz w pełnym składzie Sądu Najwyższego, w zależności od wagi tego pytania, bo to chyba tak w konsekwencji trzeba stwierdzić. Nie bardzo rozumiem, nie wiem dlaczego w ustawie zawetowanej obecnie została w ogóle wyeliminowana możliwość podejmowania przez Sąd Najwyższy uchwał w składzie 7-osobowym. Może chodzi o jakiś, nie wiem, związek z uchwałą wydaną w składzie osobowym, 7-osobowym Sądu Najwyższego związaną z aktem łaski, możliwością ułaskawienia przez prezydenta przed prawomocnym skazaniem osoby oskarżonej. Być może o to chodzi, ale nie bardzo tego jestem w stanie zrozumieć. Kasacje i skargi kasacyjne nie są dopuszczalne we wszystkich sprawach, ponieważ przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego i Kodeksu Postępowania Karnego ograniczają ich zakres przedmiotowy, natomiast zagadnienia prawne mogą być przedstawiane w każdej sprawie, jak również w każdej sprawie może być wniesiona skarga o wznowienie, o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku, a więc praktycznie w każdej sprawie Sąd Najwyższy może wypowiedzieć się w kwestii wykładni i stosowania prawa i w ten sposób kształtuje odpowiednią wykładnię przepisów i zapewnia jednolitość orzecznictwa i zgodność z prawem wyroków sądów powszechnych i wojskowych. W postępowaniu przed Sądem Najwyższym, co chcę podkreślić, obowiązuje przymus adwokacko-radcowski. W założeniu ma to stanowić gwarancję najwyższego poziomu przygotowania środków prawnych składanych do Sądu Najwyższego, no ale w praktyce bywa z tym bardzo różnie, dlatego od wielu, wielu lat Sąd Najwyższy postuluje powołanie wzorem wielu innych państw, które wprowadziły to w Europie, takiego korpusu, wyspecjalizowanego korpusu zawodowych pełnomocników uprawnionych do wnoszenia kasacji, ponieważ pozwoli to na znacznie lepszy, wyższy poziom pomocy prawnej w tym zakresie i większą skuteczność tych środków, które są dość trudne i trudne i do sformułowania, i do uzasadnienia. Sąd Najwyższy jest usytuowany na najwyższym szczeblu struktury sądowej i jego orzeczenia są niezaskarżalne, ostateczne, niepodważalne. Z założenia są to orzeczenia zgodne z prawem. Jest to po prostu takie przyjęte założenie. Jest to oczywiste, że nie wszystkie wyroki sądowe, także Sądu Najwyższego, są powszechnie akceptowane społecznie i przez wszystkich uważane za sprawiedliwe. Oczywiście zapadają też wyroki, które część społeczeństwa uznaje za niesprawiedliwe, wadliwe. Ale to jest oczywiste i również oczywiste jest to, że mimo zapewnienia postępowania dwuinstancyjnego, nadzwyczajnych środków odwoławczych, takich jak wznowienie postępowania, skarga kasacyjna, skarga o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku, to są wszystko te nadzwyczajne środki, które mogą podważyć wyrok. Mimo tego wszystkiego może się zdarzyć, że w tak zwanym, jak to się mówi, obrocie prawnym pozostaje orzeczenie wadliwe i niezgodne z prawem. Tego po prostu nie da się uniknąć i trzeba sobie powiedzieć, że no taka jest rzeczywistość i nie można z tego powodu w nieskończoność mnożyć środków prawnych, które mają za zadanie podważyć prawomocny wyrok sądu, ponieważ jedną z największych wartości jest pewność prawa i wykonalność wyroków sądowych, bez czego po prostu panowałaby anarchia.
każda sprawa sądowa musi mieć swój kres i każdy wyrok musi być wykonany w jakimś momencie ostatecznie już po wyczerpaniu tych wszystkich środków. Ja dlatego o tym mówię, ponieważ w tej chwili projekty zmian w wymiarze sprawiedliwości przewidują niektóre wprowadzenie kolejnego nadzwyczajnego środka mającego podważyć prawomocne orzeczenia sądowe, wyroki sądowe, tak zwanej apelacji nadzwyczajnej. Było już kiedyś w okresie PRL-u, był taki środek jak rewizja nadzwyczajna. Taką rewizję nadzwyczajną mogły składać tylko określone organy państwowe. To był minister sprawiedliwości, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prokurator generalny i nikt więcej. I w każdej sprawie taka rewizja nadzwyczajna mogła być złożona, czy strony chciały, czy nie chciały od prawomocnego wyroku. Uznawano to i uznano to, było to powszechnie krytykowane i ta instytucja została wyeliminowana z polskiego systemu procesowego i takie próby jej przywrócenia w tej chwili uważam za no, na pewno niezgodne z konstytucją i na pewno naruszające zarówno interesy obywateli, jak i równowagę stron, procesową równowagę stron, ponieważ oznacza upoważnienie ministra sprawiedliwości czy jakiegokolwiek innego organu państwowego do wnoszenia takiej nadzwyczajnej apelacji, prowadzi to do tego, że strony są pozbawione tej prawomocności, którą uzyskały w wyniku wyroku sądowego i tylko jedna ze stron jest usatysfakcjonowana ewentualnie wniesioną rewizją nadzwyczajną, druga nie ma takiej możliwości, nie ma tej broni, która by była równoważna tej, jaką uzyskuje strona przeciwna w wyniku takiej rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez ministra, na przykład przez ministra sprawiedliwości. To samo tak jest w sprawach cywilnych, natomiast w sprawach karnych no trudno jeszcze dodatkowo wyposażać ministra sprawiedliwości, który jest jeszcze do tego prokuratorem generalnym i któremu podlega cała prokuratura mająca wszystkie środki prawne służące w postępowaniu karnym przeciwko oskarżonemu, trudno jeszcze wyposażać go w dodatkowy nadzwyczajny środek po to, żeby mógł wnieść od każdego wyroku, na przykład uniewinniającego, nadzwyczajną apelację, na, oczywiście na niekorzyść oskarżonego, no bo to w nieskończoność można takie sprawy prowadzić, a nigdy osoba, która została uniewinniona, nie uzyska pewności, że ten wyrok będzie już ostateczny, prawomocny i niepodważalny. Także to są wszystko takie próby i propozycje, które niewątpliwie moim zdaniem są sprzeczne z konstytucją i bardzo niekorzystne dla obywateli. Sąd Najwyższy jest także sądem dyscyplinarnym drugiej instancji dla sędziów sądów powszechnych i wojskowych i w składzie trzyosobowym rozpoznaje odwołania od orzeczeń sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji, a tymi sądami pierwszej instancji dyscyplinarnymi są sądy apelacyjne, także orzekające w składzie trzyosobowym. Sąd Najwyższy jest również sądem dyscyplinarnym obu instancji dla sędziów Sądu Najwyższego i jako sąd pierwszej instancji wówczas orzeka w składzie trzyosobowym, a jako sąd drugiej instancji w składzie siedmiosobowym. W tej ustawie o Sądzie Najwyższym zawetowanej ten skład sądu miał ulec zmianie w ten sposób, że w pierwszej instancji orzekałby sąd w składzie jednoosobowym, a w drugiej instancji w składzie trzyosobowym, co oczywiście niewątpliwie może mieć negatywny wpływ zarówno na jakość orzecznictwa, jak i na bezstronność orzekania w sprawach dyscyplinarnych. Ale przede wszystkim proponowane zmiany w zakresie orzecznictwa dyscyplinarnego Sądu Najwyższego są po prostu rewolucyjne i idące tak daleko, że właściwie trudno sobie wyobrazić dlaczego i trudno sobie wyobrazić, jaką rolę miałby spełniać Sąd Najwyższy po wprowadzeniu takich właśnie zmian w zakresie orzecznictwa dyscyplinarnego. Bo praktycznie te zmiany proponowane prowadzą do przekształcenia Sądu Najwyższego w sąd dyscyplinarny dla przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych i uczynienia w ogóle z orzekania dyscyplinarnego głównej i zasadniczej funkcji Sądu Najwyższego.
Jest to oczywiście sprzeczne z artykułem 183 Konstytucji, który jako zasadniczą i jedyną funkcję wyrażoną wyraźnie w Konstytucji, funkcję Sądu Najwyższego, właśnie wymienia ten nadzór orzeczniczy, nadzór judykacyjny nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych, natomiast w ogóle nie zajmuje się i nie wymienia takiej działalności, jak działalność właśnie orzecznictwo dyscyplinarne Sądu Najwyższego, to które jest oczywiście przez Sąd Najwyższy wykonywane. Wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego orzekają w sprawach dyscyplinarnych, natomiast w tej ustawie zawetowanej jest propozycja utworzenia specjalnej, autonomicznej zupełnie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o uprzywilejowanej pozycji prezesa tej izby i sędziów orzekających, przyznaniu im dodatkowego uposażenia, co w sumie nie ma żadnego merytorycznego ani aksjologicznego uzasadnienia, ponieważ te grupy zawodowe, którymi miałaby się zajmować Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, a więc sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, komornicy, te grupy zawodowe no, na pewno nie są szczególnie zdemoralizowane w tak istotny sposób, ani nie popełniają tak wielkiej ilości jakichś rażących wykroczeń, że byłoby uzasadnione powołanie właśnie tak szczególnej instytucji, nie mającej zresztą żadnego umocowania konstytucyjnego, jak właśnie Izba Dyscyplinarna, taka Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, tak funkcjonująca. To właściwie dochodzi do tego, że to jest Sąd Najwyższy przy Izbie Dyscyplinarnej, bo reszta funkcji jest takie odwrócenie proporcji zarówno w tej ustawie, jeśli chodzi o ilość przepisów, artykułów regulujących działalność Izby Dyscyplinarnej i pozostałych niedyscyplinarnych Izb Sądu Najwyższego, że właściwie można powiedzieć, że jedyną rolą taką naprawdę istotną i ważną funkcją i cała ta reforma ma doprowadzić do tego, że Sąd Najwyższy będzie się zajmował właśnie wyłącznie orzecznictwem dyscyplinarnym. To jest wysoce szkodliwe z punktu widzenia społecznego i ponieważ prowadzi do faktycznego takiego przekształcenia Sądu Najwyższego w Sąd Dyscyplinarny kosztem znacznego ograniczenia jego konstytucyjnej funkcji tej nadzoru judykacyjnego, ponieważ jest niemożliwe, żeby Sąd Najwyższy w składzie, który ma być tak znacznie ograniczony, ponieważ w tej ustawie zawetowanej skład łączny Sądu Najwyższego, izby tak zwanych, bo mają tam być trzy izby, Izba Prawa Publicznego, Izba Prawa Prywatnego, ma w tej izbie orzekać, w tych obu izbach ma orzekać łącznie 32 sędziów, 14 w Izbie Prawa Publicznego i 18 w Izbie Prawa Prywatnego, a w Izbie Dyscyplinarnej 12 sędziów. Obecnie sędziów Sądu Najwyższego jest 93 i oni wszyscy orzekają, jak mówiłam, w sprawach dyscyplinarnych, jednocześnie wykonują wymiar sprawiedliwości i orzekają w tych wszystkich sprawach, o których mówiłam, kasacyjnych, uchwałach i tak dalej. Jest niemożliwe przy takim okrojeniu składu osobowego Sądu Najwyższego, jak jest w tej ustawie zawetowanej obecnie, żeby Sąd Najwyższy był w stanie wykonywać te funkcje konstytucyjne, które mu są przeznaczone w artykule 183 w takim zakresie i w taki sposób, jak to jest czynione dotychczas, co jest oczywiście ze szkodą dla społeczeństwa, dlatego że funkcja orzecznicza Sądu Najwyższego jest niewątpliwie najistotniejsza. Pani sędzio, przepraszam, może... niech pani sędzio teraz jeszcze powie, ilu jest w tej chwili sędziów Sądu Najwyższego? Faktycznie orzekają. Jest mniej więcej czas rozpoznawania sprawy obywatela, tak. Skargi. Mhm. Bo wtedy państwo będą mieli szansę Dobrze. Porównać, jak ta zmiana liczby sędziów będzie wpływała na możliwość rozpoznania ich sprawy. W tej chwili stan etatów jest 90, to są 93 etaty, ale faktycznie jest 88 sędziów Sądu Najwyższego, reszta etatów jest nieobsadzona. Czas trwania postępowania w zależności od izby wynosi w izbie cywilnej około 9 miesięcy, w izbie pracy około 9,5,
i w izbie karnej troszkę mniej, około 7 miesięcy. Ja nie mogę tak oczywiście co do dnia tego określić. I jest to, jak powiedziałam, taka średnia prędkość postępowania sądów najwyższych Unii Europejskiej. Gdyby przyjąć, że będzie sędziów Sądu Najwyższego 32 i 12 sędziów w Izbie Dyscyplinarnej, no, którzy nie będą orzekali w innych sprawach, tylko w sprawach dyscyplinarnych, to powiedzmy 32 sędziów orzekających w normalnych sprawach karnych, cywilnych, prawa pracy i tak dalej, to jest niemożliwe, absolutnie niemożliwe rozstrzygnięcie tych wszystkich, takiej ilości skarg kasacyjnych i innych środków odwoławczych składanych do Sądu Najwyższego, które są w zakresie kompetencji Sądu Najwyższego w takim czasie. Absolutnie niemożliwe. Jeszcze, jeżeli pani sędzia pozwoli, to w związku z tym musimy jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć z punktu widzenia praktycznego. Macie państwo slajd, gdzie Sąd Najwyższy, tak jak pani sędzia powiedziała, sprawuje nadzór litygacyjny nad sądami powszechnymi i wojskowymi, ale ten slajd ma obrazować coś innego. To półkole fioletowe ma państwu uzmysłowić, że mamy system. System wymiaru sprawiedliwości. Mamy sądy powszechne, wojskowe, administracyjne i Sąd Najwyższy. I teraz proszę sobie wyobrazić, że nasz ustawodawca zaczyna, ja już zostawiam Trybunał Konstytucyjny, który ma inną funkcję, ale ten wymiar sprawiedliwości, pani sędzia tu cytowała przepis Konstytucji, z którego wynika, że wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej, to jest artykuł 175, który pozostaje w związku z artykułem 184, sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. I ustawodawca postanowił wyjąć jeden z tych elementów tego wymiaru sprawiedliwości w postaci Sądu Najwyższego, pozbawić go tych funkcji, które w tej chwili ma, co powoduje, że siada, proszę państwa, cały system. I to doskonale widać na tym podziale na izby i chcę do tego wrócić. Przerwałam, tak troszeczkę weszłam, ale żeby to było takie bardziej dla państwa zrozumiałe. We wszystkich sądach powszechnych, poczynając od sądu rejonowego, poprzez sąd okręgowy i sąd apelacyjny, mamy podział na tak zwane piony. Piony spraw karnych, cywilnych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. I ta systematyka pracy sądów powszechnych zostaje odzwierciedlona także w strukturze Sądu Najwyższego, gdzie mamy izbę cywilną, izbę karną, Izbę Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych oraz Izbę Wojskową, która dotyczy nadzoru dykacyjnego nad sądami wojskowymi. I teraz proszę państwa, chociażby taka kwestia techniczna. Wiadomo, że z sądu apelacyjnego idą środki odwoławcze do Sądu Najwyższego, z Wydziału Karnego do Izby Karnej, z Wydziału Cywilnego do Izby Cywilnej. I teraz wbrew temu, co jest w sądownictwie powszechnym, czyli pewnej specjalizacji, odrębności trybu procedowania, troszkę innych zasad wnoszenia środków odwoławczych, przekreśla się to w zasadzie i ustawodawca od tak sobie postanawia, że ten sąd, który ma sprawować nadzór judykacyjny, ale który jest elementem całości, będzie funkcjonował zupełnie inaczej. I to ma być reforma. To ma być mechanizm reformy. Zobaczcie państwo, gdzie tu jest reforma. Będzie bałagan, dlatego że do izby, z dwóch izb merytorycznych, prawda, prywatnej i publicznej. I czy teraz prawa prywatnego i prawa publicznego? Czy sprawa karna to będzie sprawa publiczna czy prywatna? Na pewno nie, no co do tego nie ma. Dobrze, ale jeżeli, dobrze, tylko że to znowu zaburzy, będzie pociągało ze sobą konieczność zmiany struktury Sądu Najwyższego, prawda? Innej pracy. Czy to usprawni pani sędzio? Nie, no to jest oczywiste, że to nie usprawni w żadnym wypadku. To w ogóle nie ma takiego celu. Ja myślę, że to na pewno ten projekt, ta propozycja na pewno nie ma na celu wzmocnienia roli orzeczniczej Sądu Najwyższego, wzmocnienia, czyli wzmocnienia tej konstytucyjnej jego funkcji, konstytucyjnej roli, ale ja przypuszczam, znaczy można przypuszczać,
że ma to na celu wywarcie pewnej presji na, nie tylko na sędziów, prokuratorów, lecz także na adwokatów i radców prawnych, bo ponieważ oni wszyscy będą podlegali tej orzecznictwu dyscyplinarnemu Sądu Najwyższego. I to sam ten fakt, że ma być tak rozbudowana, specjalna, autonomiczna, jakaś wyspecjalizowana izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego, która się będzie tymi sprawami zajmowała, może mieć bardzo niekorzystny wpływ na postępowanie adwokatów, radców prawnych, na postępowanie sędziów i prokuratorów, bo ja chcę Państwu uzmysłowić tylko, że przewinieniem służbowym w rozumieniu w tej chwili również przepisów, i to przewinieniem służbowym karanym dyscyplinarnie, jest między innymi oczywista i rażąca obraza przepisów prawa przy orzekaniu. To trzeba podkreślić, że jest to bardzo kwestia ocenna i może to być wykorzystywane do wymuszania określonego zachowania procesowego obrońców i orzekania przez sądy, które mają za zadanie stosować przepisy, i to takiego zgodnego z oczekiwaniami władzy wykonawczej. To jest rzecz bardzo niebezpieczna, ponieważ konstytucja gwarantuje obywatelowi prawo do niezależnego wymiaru sprawiedliwości sprawowanego przez niezawisłych sędziów, jak również przewiduje prawo do korzystania z profesjonalnej obrony sprawowanej prawidłowo przez adwokatów i radców prawnych, co może być naprawdę rzeczą problematyczną, jeżeli te zawody będą podlegały tak silnej presji, jaka jest tutaj przewidziana w postaci postępowania, szczególnego postępowania dyscyplinarnego. Te wszystkie te zmiany mogą też wskazywać na jeszcze dalej idące zmiany, które muszą nastąpić prawdopodobnie w wyniku takiego ukształtowania Sądu Najwyższego i jego roli, przesunięcia tej roli na orzekanie dyscyplinarne kosztem właśnie tego judykacyjnego nadzoru. Może tak być i wszystko na to wskazuje, że to jest o tym się myśli, że nastąpią zmiany w procedurze karnej i w procedurze cywilnej ograniczające zakres merytorycznej kognicji Sądu Najwyższego, tej orzeczniczej, takiej, w której Sąd Najwyższy no, występuje jako organ wymiaru sprawiedliwości, jako normalny sąd. Dlatego, że jeżeli ma być, jak już powiedziałam, taka liczba sędziów Sądu Najwyższego, to oni nie będą w stanie rozpoznać tylu środków odwoławczych, jaka obecnie jest w zakresie ich rozpoznania. I przypuszczam, że może dojść do tego, że będzie ograniczony zakres kasacji, zakres innych środków odwoławczych do Sądu Najwyższego i no, w wyniku tego po prostu obywatel straci tą możliwość merytorycznej oceny niemal każdej jego sprawy, bo tak naprawdę jest w tej chwili, przez najwyższą instancję sądową wymiaru sprawiedliwości. Myślę, że to jest niedobre. Myślę, że również niedobre jest to, że będzie ograniczona funkcja Sądu Najwyższego w zakresie wykładni przepisów prawa i w zakresie stosowania prawidłowego przepisów prawa, bo to jest funkcja najistotniejsza. Pani sędzio, jeżeli teraz mogę. I znowu, proszę Państwa, wracam do tego systemu. Czyli teraz proszę zobaczyć, nie została zawetowana ustawa o ustroju sądów powszechnych. Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego zostanie okrojona z tego szeroko rozumianego nadzoru judykacyjnego, a zatem ostatnią instancją w systemie sądów powszechnych będą sądy apelacyjne. Bo jeżeli będzie Sąd Najwyższy orzekał tylko w bardzo nielicznych sprawach przedstawianych, jeżeli sądy apelacyjne, sądy powszechne, druga instancja, czy to będzie sąd okręgowy, czy sąd apelacyjny, będą mogły tylko w niewielkim zakresie zwracać się z pytaniami prawnymi, to znowu wracamy, proszę Państwa, do tego, co się stało. Nie zawetowanie ustawy o ustroju sądów powszechnych i danie tak szerokich uprawnień ministrowi sprawiedliwości do działania w sferze sądów powszechnych przy ograniczeniu roli nadzoru judykacyjnego Sądu Najwyższego,
To znowu otwiera nam, proszę Państwa, to sądownictwo, właściwie tak, otwiera nam wymiar sprawiedliwości na bardzo duży wpływ albo ministra sprawiedliwości, w zależności jak którego dnia tygodnia, albo na prokuratora generalnego, bo już wiemy, co nowelizacja ustroju sądów powszechnych zrobiła z sądami powszechnymi. Do tego momentu Sąd Najwyższy został ochroniony przed tą władzą prokuratora generalnego, ale jeżeli nie taka ustawa nowelizująca, ale w tym kierunku pójdą zmiany, to do tego to się sprowadzi, proszę Państwa. I ja teraz jeszcze może, żeby skończyć, jeśli pani sędzia pozwoli, ten wątek dyscyplinarny, bo nie chcemy za daleko wchodzić w postępowanie dyscyplinarne, dlatego że ono będzie przedmiotem kolejnego spotkania. Natomiast ja muszę powiedzieć z całym naciskiem, nawet jeżeli to będzie powtórzenie, ale proszę Państwa, bo nawet w niedzielę usłyszałam od wiceministra jakiego w telewizji, że w zasadzie cała nowelizacja ustawy o ustroju Sądu Najwyższego, o Sądzie Najwyższym była spowodowana tylko tym, żeby orzekanie w sprawach dyscyplinarnych wyjąć jakby na zewnątrz z orzekania w sprawach dyscyplinarnych sędziowskich, wyjąć na zewnątrz systemu. To ja zadam takie pytanie. Czy sędzia nie jest obywatelem? Dlaczego sędziego mają sądzić nie sędziowie? Przecież nasze postępowanie dyscyplinarne to jest, tak jak pani sędzia powiedziała, trzech sędziów apelacyjnych w pierwszej instancji i trzech sędziów Sądu Najwyższego w drugiej instancji. Jeżeli każdy obywatel w tym kraju za przewinienia jest sądzony przez sędziów, to dlaczego sędziowie za swoje przewinienia nie mogą być sądzeni przez sędziów? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że nie jest prawdą, że Sąd Najwyższy, co wynika pozornie z podziału tego na te cztery izby, nie sądzi spraw dyscyplinarnych, bo sądzi te sprawy dyscyplinarne. A więc jaka jest znowu reformatorska idea, żeby koniecznie utworzyć jedną izbę, która będzie tylko zajmowała się sprawami dyscyplinarnymi? Mało tego, bo gdyby to miała być izba wytworzona z sędziów Sądu Najwyższego w normalnym doborze, wyborze, prezes tej izby, jak Państwo macie na slajdzie, na czele każdej izby stoi prezes, natomiast to jest prezes, który podlega administracyjnie, tak to najogólniej rzecz ujmując, pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego. Natomiast tu idea jest taka, że tworzymy izbę dyscyplinarną, która, no co ma, nie składać się z sędziów? Przecież jeżeli będzie się składała z sędziów, no to też będzie wewnętrzne sądzenie, używając tu argumentacji ministra jakiego. W dodatku prezes tej izby miałby nie podlegać pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego. Czyli proszę Państwa, chaos i zaburzenie struktury w ramach Sądu Najwyższego. A tak naprawdę chodziłoby tylko o to, żeby do Sądu Najwyższego zaciągnąć ludzi, którzy nie przeszliby normalnej weryfikacji do Sądu Najwyższego. No, zakładamy, że jeżeli to mają być osoby zewnętrzne, to nie wiadomo, kto by do tej izby mógł kandydować. No właśnie, przechodzimy teraz do kwestii powoływania sędziów Sądu Najwyższego i kwestii końca służby. W kwestii powoływania sędziów Sądu Najwyższego przepisy Konstytucji są jednoznaczne. Zgodnie z artykułem 179 wszyscy sędziowie, także Sądu Najwyższego, są powoływani przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa i zgodnie z artykułem 180 ustęp 1 sędziowie są nieusuwalni. Liczba, jak już mówiłam, stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym jest ustalana przez prezydenta. W projekcie natomiast zostało to zmienione, to znaczy w tej zawetowanej ustawie zostało to zmienione i to uprawnienie przyznano ministrowi sprawiedliwości. Jak już powiedziałam, obecnie tych stanowisk jest 93. Tryb wyboru kandydatów na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego i konieczne kwalifikacje kandydatów regulują przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym i regulamin Sądu Najwyższego. I dopełnienia tej funkcji może być powołany ten, kto ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
jest nieskazitelnego charakteru, ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub ukończył zagraniczne studia uznane w Polsce, wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy prawniczej, jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków sędziego i ma co najmniej 10-letni staż pracy na stanowisku sędziego, prokuratora, prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa lub radcy, albo adwokata, radcy prawnego lub notariusza, przy czym to wymaganie stażu pracy nie dotyczy pracowników naukowych uczelni wyższych mających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Według zawetowanej ustawy o Sądzie Najwyższym dodano jeszcze różnego rodzaju takie uszczególnienia wymagań w odniesieniu do kandydatów na stanowiska sędziego Sądu Najwyższego. Między innymi stwierdzono, że jeśli chodzi o sędziów kandydujących na to stanowisko, to mogą to być również sędziowie Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego, co wynika także z obecnie obowiązującego przepisu, który w tym zakresie nie czyni żadnych wyjątków, ale praktycznie rzecz biorąc, ponieważ jest wymaganie wysokiego poziomu wiedzy prawniczej, praktycznie nie zgłaszają się kandydaci sędziowie sądów rejonowych i sądów okręgowych, z reguły są to kandydaci z sądów apelacyjnych. Jeżeli dodano jeszcze w tej ustawie zawetowanej wymaganie niewspółpracowania z organami bezpieczeństwa, no co jest jak gdyby rzeczą zupełnie oczywistą, ponieważ wszyscy sędziowie i kandydaci na sędziów podlegają ustawie lustracyjnej i procesowi lustracji. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami liczbę stanowisk do objęcia w Sądzie Najwyższym, tych wolnych stanowisk i w określonych izbach Sądu Najwyższego ustala Kolegium Sądu Najwyższego i o liczbie wolnych stanowisk sędziowskich ogłasza pierwszy prezes w Monitorze Polskim. W ustawie zawetowanej to uprawnienie przyznano ministrowi sprawiedliwości. On ma to ogłaszać w Monitorze. W praktyce jest tak, że jeżeli kandyduje do Sądu Najwyższego sędzia Sądu Powszechnego lub Sądu Wojskowego, wcześniej przechodzi okres tak zwanej delegacji w Sądzie Najwyższym, przynajmniej 3-miesięcznej, czyli orzeka w Sądzie Najwyższym, nie może tylko pełnić funkcji przewodniczącego składu orzekającego, w pozostałym zakresie ma wszystkie takie same uprawnienia jak sędzia Sądu Najwyższego. Po upływie tego okresu delegacji jeden z sędziów Sądu Najwyższego sporządza opinię o kandydacie na podstawie wyników jego pracy zarówno w macierzystym sądzie, jak na podstawie opinii kolegium z macierzystego sądu oraz na podstawie oceny jego pracy w okresie delegacji w Sądzie Najwyższym. Natomiast jeśli kandydatem jest pracownik naukowy, no to oczywiście on nie może orzekać w Sądzie Najwyższym, nie może przejść takiego okresu delegacji. Jest wtedy zapraszany do wygłoszenia wykładu na posiedzeniu Izby Sądu Najwyższego i również później o nim także sporządza opinię jeden z sędziów Sądu Najwyższego na podstawie osiągnięć w pracy naukowej tego kandydata, na podstawie też opinii kolegiów władz uczelni. I taka osoba może zgłosić kandydaturę swoją z odpowiednim wniosku, to jest odpowiedni kwestionariusz, musi wypełnić, tam jest cała masa różnych bardzo szczegółowych pytań i przedstawić zaświadczenie lekarskie za wyjątkiem sędziów orzekających w sądach powszechnych, którzy po prostu z samego założenia są zdolni do wykonywania takiego zawodu. Ten wniosek podlega ocenie przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego pod względem formalnym, czy spełnia te wszystkie wymagania formalne i następnie kandydat zapraszany jest na zebranie izby, do której kandyduje. Na tym zebraniu przedstawia się, mówi o swoich zainteresowaniach, o swojej drodze zawodowej, o przyczynach, dla których kandyduje do Sądu Najwyższego i odpowiada na
pytania sędziów Sądu Najwyższego. Następnie jego kandydatura jest głosowana w głosowaniu tajnym przez sędziów Izby, którzy głosują za lub przeciw, albo oczywiście wstrzymują się od głosu i przy głosowaniu za określają także tak zwaną siłę poparcia w skali od 1 do 6. To w każdym razie mówię, dalej ta kandydatura jest przekazywana, przedstawiana na Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, gdzie również kandydat jest zapraszany, przedstawiany, odpowiada na pytania. Jest głosowanie w czasie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Jeżeli uzyska odpowiednią liczbę głosów, jego kandydatura jest przedstawiana ze wszystkimi odpowiednimi dokumentami do Krajowej Rady Sądownictwa, która również głosuje tą kandydaturę. I jeżeli uzyska akceptację Krajowej Rady Sądownictwa, kandydat jest przedstawiany prezydentowi, który powinien w takim wypadku dokonać nominacji, chociaż zdarzały się przypadki za prezydentury prezydenta Kaczyńskiego i prezydenta Dudy, że kandydaci zgłoszeni przez Krajową Radę Sądownictwa nie byli nominowani bez uzasadnienia jakiegokolwiek w tym zakresie. Jeżeli kandydat nie uzyska akceptacji Krajowej Rady Sądownictwa, może się odwołać do Sądu Najwyższego Izby Pracy, który taką uchwałę Krajowej Rady może uchylić albo oddalić odwołanie. A zatem proszę Państwa, widzicie Państwo, pomijając już te wszystkie szczegóły, że zostanie sędzią Sądu Najwyższego, to po pierwsze, nie jest kwestia tego, że można tylko ze środowiska sędziowskiego. A zatem to jest, ukróćmy kolejny mit sędziokracji. To dotyczyło, dwa tygodnie temu mówiliśmy na gruncie KRS-u, że to nie sędziowie sędziów wybierają, bo wykazałam Państwu, jak duży udział w tym wyborze mają politycy, którzy wchodzą z urzędu, bądź są też wybierani parlamentarzyści z Sejmu i Senatu. I to te zespoły w Krajowej Radzie Sądownictwa, jeżeli ktoś był obecny dwa tygodnie temu, to one ostatecznie w KRS-ie decydują o przejęciu kandydatury. Ale niezależnie od tego, proszę zobaczyć, jak jest szczegółowo określony, jak jest wieloetapowy, jak jest trudny ten proces kandydowania do Sądu Najwyższego. I teraz w zawetowanej ustawie wszystko to chce się właściwie przekreślić jedną decyzją ministra, prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości, teraz użyję specjalnie określenia prokuratora generalnego, że wieloletnie zabiegi, starania, dojście do najwyższego urzędu sędziowskiego w kraju i przychodzi taki moment, kiedy ustawodawca mówi, że to w ogóle wszystko jest nieistotne. Od po prostu z dniem wejścia ustawy w życie wszyscy idziecie w stan spoczynku, bez względu na to, kiedy żeście byli nominowani, jakie mieliście zasługi, czy wręczał wam nominację prezydencką Lech Kaczyński, czy ktokolwiek inny, nie nadajecie się. Proszę Państwa, jak można uprościć system? Tylko czy to o to nam chodzi? Czy jesteśmy na tym etapie rozwoju cywilizacyjnego, społecznego, państwowego, ustrojowego, integracji ludzkości, że od tak po prostu jednym aktem prawnym przekreślamy cały ten dorobek i proszę Państwa, to te wszystkie przepisy, które powołała pani sędzia i te wszystkie kroki, to przecież też nie sędziowie wymyślili. To też sobie trzeba z tego zdawać sprawę. To jest przepis uchwalony przez polityków, parlamentarzystów na przestrzeni ostatnich 27 lat od 1990 roku. To też nie są wymysły sędziów, czy tych kandydatów na sędziów. I to jest też wynik pewnego konsensusu politycznego, społecznego. No a tutaj mamy mechanizm bardzo prosty, żeby nie powiedzieć prostacki. Właśnie chciałam na to zwrócić uwagę, przechodząc do już ostatniego zagadnienia, chciałam zwrócić uwagę, że w zawetowanej ustawie jest właśnie artykuł 92, który w miejsce tej całej wielkiej procedury, o której mówiłam, która obecnie obowiązuje, daje uprawnienie ministrowi sprawiedliwości do przedstawienia
Krajowej Radzie Sądownictwa po jednym kandydacie na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. Czyli po prostu minister sprawiedliwości wybiera sobie kogokolwiek chce i bez żadnego sprawdzenia kwalifikacji przez kogokolwiek zgłasza jedną kandydaturę, nawet nie dwóch kandydatów do wyboru ewentualnie Krajowej Radzie, nie, jedną kandydaturę, czyli praktycznie skład Sądu Najwyższego ustala minister sprawiedliwości. To on decyduje o składzie Sądu Najwyższego, zgodnie właśnie z tą ustawą zawetowaną obecnie. W jaki sposób Sąd Najwyższy, który właśnie decyduje o ważności wyborów, o postępowaniu dyscyplinarnym sędziów, bo ma taką rolę, o orzecznictwie sądu, w jaki sposób ma być w takiej sytuacji niezależny i niezawisły od władzy wykonawczej? Jak się ma do tego trójpodział władz i ta absolutna, zagwarantowana konstytucyjnie odrębność, izolacja wręcz władzy sądowniczej i zakaz jakiegokolwiek wpływania na sędziów i na skład sądu? No, jest oczywiste, że niemożliwy jest niezależny, niezawisły Sąd Najwyższy, którego sędziowie są mianowani, pokazani palcem, powiedzmy sobie szczerze, przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Jest także pytanie, gdzie tu jest mechanizm reformy? Bo ja rozumiem, że byłby mechanizm reformy wtedy, gdyby projekt ustawy, czy też ustawa już, nie wiem, podwyższał kryteria, według których dokonuje się wyboru. Czyli wprowadzał takie zapisy, które niezależnie od istniejących jeszcze wskazywałyby na dodatkowe cechy charakteru, osiągnięcia, nie wiem, na przykład nie tylko profesorowie i doktorzy habilitowani, ale tylko profesorowie belwederscy, no nie wiem, proszę Państwa, formalne jakieś kryteria, które by jeszcze podwyższały ten pułap właściwości, cech charakteru, żeby zapewnić jeszcze lepsze przygotowanie do wykonywania zawodu sędziego Sądu Najwyższego. Natomiast tutaj jest zdeprecjonowanie i w zasadzie przekreślenie jakiegokolwiek mechanizmu wyboru najlepszych. Przy tej okazji, proszę Państwa, chcę jeszcze powiedzieć o także wyborze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Pomijam kwestię wszystkim chyba znaną z komunikatów prasowych i medialnych, że kadencja sześcioletnia jest kadencją, ale to tak bardziej skrótowo, żebyśmy też dali troszkę pani sędzie czasu na pytania, że ta kadencja jest konstytucyjnie określona. Natomiast w ramach tej zawetowanej ustawy, w ramach, znowu proszę Państwa, uzdrawiania sytuacji przewiduje się dwie kadencje dla pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Czyli co? Jak posadzę swojego człowieka, to on ma tam nie 6 lat być, tylko najlepiej w ogóle do śmierci, prawda? Dożywotnio, żeby jak najdłużej. Czyli proszę Państwa, to też troszkę wynika z tego, że jednak politycy troszkę myślą o tym, że za chwilę może nie będą mieć większości, ale jeżeli pierwszy prezes Sądu Najwyższego będzie mógł być na dwie kadencje, to żeby jak najdłużej ten należycie obsadzony urząd był sprawowany przez tą należycie wskazaną osobę. Proszę Państwa, to jest generalnie w systemach demokratycznych tendencja odwrotna, że skraca się kadencję, że się stawia zakaz kandydowania kilka razy. No tradycyjnie na prezydenta państwa, proszę Państwa, są dwie kadencje i to przy wyborach bezpośrednich. Czyli chodzi o to, żeby uniknąć pewnych korupcjogennych... Ja muszę niestety wejść w słowo. Bardzo proszę. Dlatego, że ta ustawa zawetowana w ogóle nie przewiduje ograniczenia ilości kadencji pierwszego prezesa. W ogóle. Czyli pierwszy prezes może zostać powołany na nieograniczoną ilość kadencji, to znaczy może odbyć jedną, potem następne. Dwie kadencje ustawa przewiduje dla prezesów izb. Przepraszam bardzo, to ja pomyliłam jedno. Więc tutaj musiałam... Ale to jeszcze gorzej, to jest jeszcze gorzej, dlatego że ten pierwszy prezes w ogóle będzie bez kadencji, a prezesi na dwukrotną
kadencję. No, ale właśnie wracając jeszcze, bo chciałam już króciutko właśnie skończyć kwestię odwołania wszystkich sędziów Sądu Najwyższego z ich stanowiska w ustawie zawetowanej. Otóż artykuł 180 Konstytucji jednoznacznie stanowi, że sędziowie są nieusuwalni, a złożenie ich z urzędu, zawieszenie, przeniesienie wbrew woli i tak dalej, może nastąpić tylko na mocy orzeczenia sądu, czy też może orzeczenia sądu dyscyplinarnego w wypadkach ściśle określonych w ustawie i to już sobie możemy to teraz darować. Jest wprowadzony również stan spoczynku sędziów i sądów powszechnych i Sądu Najwyższego i ustawa w stosunku do sędziów Sądu Najwyższego określa, że wynosi on 70 lat z możliwością przedłużenia z woli sędziego do 72 lat. I jedynie w razie zmiany ustroju Sądu Najwyższego można przenieść sędziego Sądu Najwyższego do innego sądu albo w stan spoczynku. I zgodnie, tak jak już było to powiedziane, zgodnie z artykułem 183 ust. 3, pierwszy prezes Sądu Najwyższego jest powoływany wśród spośród kandydatów na określoną 6-letnią kadencję w Sądzie Najwyższym. I w tym kontekście, no trzeba powiedzieć, że całkowicie sprzeczne z tymi przepisami Konstytucji są te właśnie przepisy, które zostały, znalazły się w zawetowanej ustawie, tego wygaśnięcia wszystkich stanowisk Sądu Najwyższego, wszystkich sędziów Sądu Najwyższego i oczywiście pierwszego prezesa również i wskazanie tylko przez ministra sprawiedliwości, którzy sędziowie mogą zostać. No proszę Państwa, to jest po prostu tak niegodne, to jest tak deprecjonujące, to jest takie poniżające, kiedy mówi się, że no minister sprawiedliwości wskaże palcem, bez żadnych kryteriów, bez żadnych ustawowych określeń, jak kogo, z jakich powodów i dlaczego wskaże, ty zostaniesz, a reszta nie. Co do pracowników sądów, urzędników, zwykłych urzędników, w ogóle nawet tego nie przewidziano w tej ustawie, ponieważ wszyscy mieli zostać automatycznie zwolnieni z pracy, bez możliwości odwołania. Urzędnicy. Więc proszę sobie wyobrazić, że chciano również pozbawić Sąd Najwyższy, obywateli przede wszystkim, tej kadry, która jest najlepsza, wykwalifikowana, najbardziej specjalistyczna kadra, jaką sobie można wyobrazić. Ja kiedy przyszłam do Sądu Najwyższego, to stwierdziłam, że największym szokiem dla mnie było to, że są tacy pracownicy administracyjni, jak są w Sądzie Najwyższym, po prostu rewelacyjni. I to jest żadna wartość, po prostu zwalnia się ich wszystkich bez możliwości odwołania gdziekolwiek. Czyli w gorszej sytuacji są niż każdy przeciętny obywatel. Każdy przeciętny. Proszę Państwa, proszę zauważyć, że również sędziowie Sądu Najwyższego, ale to dotyczy wszystkich mechanizmów przyjętych także w tej ustawie niezawetowanej. Proszę Państwa, sędzia Sądu Najwyższego przechodzi stan spoczynku z mocy prawa, no ustawy i nie może się odwołać od tej decyzji do nikogo. Pracownik zostaje zwolniony, gdyby pracował u Kowalskiego, PPHU, Hurt Detal, Export, Import, to by poszedł do Sądu Powszechnego, Sądu Pracy i by walczył o to, że został no zwolniony właściwie bez powodu i dlaczego został pozbawiony z dnia na dzień miejsca pracy, możliwości uzyskania dochodów, wykorzystania wiedzy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj ci ludzie zostali tego pozbawieni. Proszę teraz przez moment odnieśmy się do znowelizowanej ustawy o ustroju sądów powszechnych, gdzie co prawda nadal sędziów sądu powszechnego powołuje prezydent, ale zróżnicowano ze względu na płeć przejście stan spoczynku kobiet i mężczyzn, bo mężczyźni przechodzą stan spoczynku w wieku 65 lat z mocy prawa, kobiety w wieku 60 lat, czyli to co jest w ustawie o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym przywilejem, tu jest obligiem i mogą złożyć wniosek do ministra sprawiedliwości, czytaj prokuratora generalnego,
o to, aby zezwolił im na dalsze wykonywanie służby. To samo zresztą byłoby tu w Sądzie Najwyższym. I jeżeli prokurator generalny powiedziałby nie, to nawet by nie musiał uzasadniać swojej decyzji. Tak jest w przypadku ustroju sądów powszechnych. Kobieta w sile wieku w dzisiejszych czasach, przy wykonywaniu szczególnie tego zawodu, w wieku lat 60, sędzia z nominacji prezydenta musi prosić prokuratora generalnego o to, aby jej zechciał zezwolić na wykonywanie pracy zawodowej po ukończeniu 60 roku życia. Jej kolega tego nie musi w wieku 60 lat, tylko w wieku 65, ale w obu przypadkach prokurator generalny powie nie, bo nie i już. I nie można się od tego odwołać, nie ma uzasadnienia, nie ma żadnego trybu, co jest w państwie demokratycznym, no nie do przyjęcia. Ten schemat na razie póki co został powstrzymany, jeżeli chodzi o sędziów Sądu Najwyższego, ale proszę państwa, no nie wiemy w jakim kierunku to pójdzie i na przykład ostatecznie jak zostanie określony wiek przejścia, stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Panie sędzio, w aktualnej ustawie stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego to jest lat 70, w tej zawetowanej. Nie, prawie, nie, w tej aktualnie jest 70 lat, przy czym sędzia może przed upływem 6 miesięcy, przed upływem tego okresu, złożyć oświadczenie, że pozostaje w wymiarze sprawiedliwości, pozostaje nadal sędzią Sądu Najwyższego, jest obowiązany tylko złożyć zaświadczenie lekarskie, że jest w stanie wykonywać dalej tą funkcję i nie ma, nikt nie musi wyrażać na to zgody w ogóle. I może tą funkcję pełnić do 72 roku życia. Oczywiście tylko funkcję orzeczniczą. Nie może być przewodniczącym wydziału, prezesem, ani pierwszym prezesem. Tylko orzekanie. I ta zmiana jest zmianą, która miała miejsce w ostatnim okresie czasu, bo chyba maksymalnie było 70 lat, prawda? To było przed 4 laty chyba ta zmiana nastąpiła. Proszę państwa, no ale to jest trend normalny, cywilizacyjny. Wydłuża się długość życia i mężczyzn też. Jeszcze nie dościgają kobiet, ale są na dobrym tropie. No proszę państwa, no 20-30 lat temu ktoś, kto kończył 60 lat, raczej był no, osobą już traktowaną jako starsza. W tej chwili ludzie, którzy są w pełni sił, szczególnie przy wykonywaniu pracy tego rodzaju, gdzie doświadczenie życiowe i wiedza zdobywana przez układanie w głowie, nakładanie się kolejnych warstw doświadczeń zawodowych, życiowych, przeczytanych, przerobionych, rozstrzygniętych spraw, to jest rzecz bezcenna, to mamy jakby zawracanie, przepraszam, no postępu cywilizacyjnego, bo zamiast wydłużać okres aktywności, proszę zobaczyć, z jakim to jest szkodą dla społeczeństwa, dla państwa. Ludzie w pełni sił, wykształceni, elita intelektualna, przynajmniej zawodów prawniczych szeroko pojętych i w wieku, w sądach powszechnych, kobiety w wieku lat 60, mężczyźni 65 są odstawiani na boczny tor. W przypadku Sądu Najwyższego no 65 lat, czyli skrócenie de facto o 7 lat wykorzystywania osoby, w którą państwo inwestowało. Bo proszę pamiętać także o tym, że sędziowie są zobligowani do tak zwanego kształcenia ustawicznego. Sądy mają ich w tym wspierać, czyli sędziowie uczestniczą w szkoleniach, są dokształcani, rozwijają się i potem ten cały nakład państwa, czyli wszystkich nas, całego społeczeństwa jest po prostu marnowany jedną tylko ochotą przejęcia władzy także sądowniczej. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję państwu. Jeżeli są jakieś pytania, to... No i właśnie teraz, proszę państwa, oczekujemy od państwa pytań. Bardzo proszę, kto z państwa ma pytania? Na mikrofon. Nie, ja bym chciała. Tu jest już, jest mikrofon, bardzo proszę.
Proszę do końca. O, teraz działa. Dziękuję. Może trochę na inne pytanie, ale spróbujmy prześledzić taki wątek. Prezydent jednak, ustawa prezydenta ma jednak sporo wad. Przypuśćmy, że jednak mimo wszystko wszystkich sędziów Sądu Najwyższego wszyscy tracą pracę. Co wtedy? Czy w ogóle to, jak zrobią taki bałagan, to tak podobnie jest jak w szkolnictwie. Jak się narobi takiego bałaganu, czy będzie to w ogóle możliwe do odkręcenia później? I jak? Proszę Państwa, to jest właśnie ten ogromny problem, który dotyczy wszystkiego, również Trybunału Konstytucyjnego, który praktycznie przecież w tej chwili nie istnieje. Powiedzmy sobie szczerze, no nie ma. Nie ma Trybunału Konstytucyjnego i zresztą o to chodziło, żeby go nie było. Przecież po to na samym początku praktycznie zlikwidowano Trybunał Konstytucyjny, żeby móc bezkarnie zmieniać konstytucję, nie zmieniając jej. To znaczy zmieniać ustrój państwa, nie zmieniając konstytucji. Głosować takie właśnie ustawy, jakie są przyjmowane w tej chwili. To przecież o to od początku chodziło. Oczywiście wszystko jest do, jak to się mówi, odkręcenia nieładnie. Tylko czy następna władza będzie chciała to zrobić? Czy w ogóle w najbliższej, przewidywanej przyszłości będzie następna władza? Bo nie po to dokonuje się tak rewolucyjnych zmian w ustroju państwa, żeby zgodzić się na to, żeby następna ekipa rządząca korzystała z tych dobrodziejstw, no bo to będzie siłą rzeczy dla władzy wykonawczej, no jakieś dobrodziejstwo, taki brak kontroli, taka kompletna niezależność i uzależnienie wszystkich innych władz państwowych od jednej rządzącej partii. Ale chcę powiedzieć tak, że na pewno wszystko jest do zmiany, oczywiście. Tylko ogromnym kosztem, ogromnym kosztem zarówno społecznym, jak i finansowym, zwyczajnie finansowym również. I wcale to nie będzie takie proste, jak nam się wydaje. A czy wydaje się, że to już nie będzie nigdy tak, jak jest w tej chwili? Bo proszę Państwa, no łatwo sobie wyobrazić, że część tej kadry Sądu Najwyższego, gdyby doszło do takiego zlikwidowania z dnia na dzień Sądu Najwyższego w takiej postaci, po prostu już nie będzie chciało wrócić, bo po prostu... Nie będzie mogło wrócić. Jeżeli, Pani Sędzio, też możemy sobie wyobrazić, że następny parlament jak czarodziejską różdżką też coś postanowi, ale to, proszę Państwa, też w ogóle będzie totalny bałagan, bo co? Uchwalimy, potępiając te praktyki, uchwalimy za 3 lata ustawę, która przywraca wszystkich sędziów Sądu Najwyższego znowu na stanowisko, więc jak już będą też inni sędziowie. Mamy ten przykład z dublerami, niedublerami w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie skład jest dużo mniejszy, natomiast tutaj mówimy o około 100 osób. Młodsi sędziowie może będą już związani w inny sposób, z innymi jednostkami. Tak przy okazji to jeszcze ta ustawa ma taki sekujący charakter, że po przejściu natychmiast z mocy ustawy w stan spoczynku dopuszcza się możliwość wykonywania pracy dydaktycznej przez sędziów Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, ale w wymiarze zdaje się nie większym niż 50 godzin. Niedużym wymiarze, to nawet nie jest, zdaje się, połówka etatu na uczelni. To jest wymierzone, proszę Państwa, w tych wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, którzy łączą pracę edukacyjną, rzeczniczą, także z pracą dydaktyczną czy dydaktyczno-naukową. Te 50 godzin utrudnia na przykład związanie się gdzieś tam na stałe z jakąś jednostką, jakąś placówką tego typu. Z tym, że trzeba powiedzieć tak, że oczywiście jest to ogromna szkoda i strata dla i wymiaru sprawiedliwości, przede wszystkim dla społeczeństwa, jeżeli odejdą sędziowie naprawdę bardzo doświadczeni, z bogatym orzecznictwem i o takim bardzo wysokim statusie, jak mają sędziowie Sądu Najwyższego, wielkiej wiedzy. To jest ogromna strata społeczna, ale nie chodzi o tych sędziów. W sumie nie chodzi o nich i o to, że oni stracą pracę.
tylko chodzi o to, że w tej chwili wytwarza się instytucjonalne zagrożenie dla niezależności wymiaru sprawiedliwości i niezawisłości sędziów. Instytucjonalne, bo oczywiście od sędziego wymaga się tego, żeby był niezłomny, ale trzeba mu zapewnić taki ustrój, taką organizację jego pracy, żeby on mógł wykazać tą niezłomność i żeby mógł nie ulegać wpływom polityków, wpływom opinii publicznej, bo tak samo może być ta opinia publiczna nie zawsze taka, której głos należy uwzględnić. I to jest niebezpieczne, bo przyjdą inni sędziowie, ja myślę, że można założyć, że będą też wspaniali, że będą bardzo dobrzy, ale jeżeli nie będą, jeżeli zostanie zrujnowany ten zasadniczy podział, trójwładzy i odrębność wymiaru sprawiedliwości, nie zostaną zapewnione te gwarancje, które są, te drobiazgowe, czasami takie, o których my nawet nie wiemy, że są, jakieś nieistotne wydaje się przepisiki, które powodują to, że sędzia może orzekać zgodnie ze swoim sumieniem i z ustawami i nie podlega wpływom ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. I to jest wartość, której no trudno przecenić tą wartość, bo jeżeli nie ma niezależnego wymiaru sprawiedliwości, to tak naprawdę nie ma demokratycznego państwa prawa. Bo proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że każdy z obywateli, każdy ma sprawę w sądzie i każdy może mieć sprawę w sądzie przeciwko skarbowi państwa, przeciwko ministrowi jakiemuś sprawiedliwości czy jakiemukolwiek innemu. Tych spraw jest naprawdę bardzo dużo, wcale nie tak mało, jak się nam wydaje. Ja już nie mówię o sprawach karnych. I nie ma żadnej gwarancji, że jeżeli będzie tą sprawę sądził sędzia, który zależy, którego dalsza praca zawodowa, ja nie mówię o żadnej karierze, tylko w ogóle dalsza praca zawodowa, egzystencja zależy od ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, to naprawdę nie ma gwarancji, że sędzia orzeknie zgodnie z ustawą i własnym sumieniem, a nie zgodnie z wolą ministra sprawiedliwości. I to jest najgorsza rzecz, jaka może spotkać społeczeństwo. Ja myślę, że może być jeszcze gorzej, bo pani sędzia tu powiedziała, że w sporach ze skarbem państwa, czy tam, gdzie mamy jakiś element władzy. Proszę Państwa, ale taka sytuacja może się przekładać i na takie myślenie. Ja jestem sędzią sądu powszechnego. Od wielu, wielu lat również orzekam. Jeżeli ja w sprawie Kowalskiego przeciwko Nowakowi staram się w tej chwili być niezależna, bez względu na to, czy mi się Nowak podoba, czy nie, czy jest grzeczny wobec mnie, czy też nie. Staram się przestrzegać prawa, konstytucji. Być może zdarzyło mi się wydać niedobre orzeczenie, skupoty, niedoczytania, lenistwa, ale może troszkę przesadzam, ale specjalnie Państwu to chcę pokazać, ale nie dlatego, że Nowak przestał mi się podobać już w momencie, kiedy wszedł na salę. Rozumiecie Państwo? Moje nastawienie było takie, robię co mogę najlepszego w tej sprawie, wydaję wyrok najlepszy, jaki mi się wydaje na ten moment. Ale jeżeli ja jestem sędzią, który patrzy na to, jak przepisy ustawy są zmieniane pismem dyrektora departamentu o losowaniu spraw, które miało wejść 16 października tego roku, w życie wejdzie 1 stycznia, bo ministerstwo jest nieprzygotowane, więc dyrektor departamentu pisze, że przepis vacatio legis wejścia w życie tego przepisu się zmienia, bo tak dyrektor chce. Bo jak ja patrzę na to, że właśnie minister sprawiedliwości zrobi dyscyplinarkę sędziemu, gdzie w sprawie przeciwko skarbowi państwa źle posądził, to na dłuższą metę ja sobie powiem tak. To w zasadzie co za różnica, czy wygra Nowak, czy Kowalski. Ja sobie wydam jakikolwiek wyrok. Przepraszam, że tak mówię kolokwialnie, ale tak właśnie mówię. Bo co ja będę czytała po nocach, zastanawiała się, robiąc zakupy, sprzątając mieszkanie, jakie ja orzeczenie powinnam wydać. Co ja będę tam pisała w tym uzasadnieniu, wyciągała jakieś wszystkie niuanse, jak to w zasadzie co za różnica. Przecież i tak te nasze wyroki są takie względne. Przecież one
i tak w jakichś tam sprawach się załamują. Wiecie Państwo, o co mi chodzi? Po prostu człowiek traci to poczucie misji, poczucie tego, że powinien dać z siebie wszystko w każdej sprawie, najbardziej błahej. I to nie chodzi o moją karierę, tylko chodzi o to, że po prostu no co, no wyśpię się lepiej niż tam zarwę noc. Czy napiszę uzasadnienie następnego dnia, czy napiszę za miesiąc. W zasadzie to też nie będzie miało żadnego znaczenia, bo nie awansuję, bo to, bo tamto, bo nie mam żadnego mechanizmu, bo nie mam żadnego bodźca i to wszystko jest do niczego, proszę Państwa. Ale jeżeli tak zaczniemy wszyscy funkcjonować, jeżeli lekarz, do którego pójdę, podejdzie tutaj, bo będę miała grypę, nie daj Boże coś poważniejszego, jeżeli zaczniemy wszyscy tak funkcjonować w życiu społecznym, to dokąd nas to doprowadzi? Proszę bardzo. Mam pytanie, bo prezydent zaprosił liderów partii na spotkanie i to chyba ma być jutro, no nie? A czy sędziowie są zaproszeni też na inny dzień? Czy w ogóle coś takiego jest przewidziane? Nie. A czyli ja mogę, pani sędzia mówi w imieniu Sądu Najwyższego, że nie są. Ja mogę powiedzieć w imieniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, też nie są zaproszeni, nic nie wiem na ten temat. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja dwukrotnie deklarowało panu prezydentowi, ja nie mówię już o inicjatywie ustawodawczej, my jej nie mamy, ale przygotowywaliśmy różne projekty. Jeden został zgłoszony przez grupę posłów opozycyjnych, co skończyło się wylądowaniem w koszu. Ale już teraz, po zawetowaniu tych dwóch ustaw, Stowarzyszenie Justicja wystosowało do pana prezydenta pismo z oświadczeniem o gotowości włączenia się do prac i przedstawiło, mam tutaj na slajdzie, swój projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym poprzez dodanie w artykule, po artykule 56, artykuł 56a, i ten przepis ma 6 paragrafów. To jest związane z kwestią utrwalania przebiegu rozprawy przed Sądem Najwyższym za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, chyba że jest to niemożliwe ze względów technicznych. Generalna idea jest taka, ten projekt, tylko jest ten jeden przepis, dotyczy tego, że Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja, reprezentujemy 1/3 sędziów polskich. Jest nas około 10 tysięcy sędziów, a do justicji należy ponad 3 tysiące. Nie widzimy potrzeby innych zmian ustawy o Sądzie Najwyższym, natomiast dla transparentności przebiegu postępowań przed Sądem Najwyższym postulujemy wprowadzenie tego przepisu, który obowiązuje w procedurze cywilnej przed sądami powszechnymi. Przebieg postępowania, przebieg rozprawy przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych jest rejestrowany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, albo tylko dźwięk. I to jest taka nasza propozycja. Pan prezydent ją dostał, ale odpowiedzi nie ma żadnej. Bardzo proszę. To, co prezydent zaproponuje, może być bardziej satysfakcjonujące i zgodne z konstytucją, ponieważ niestety łatwo uderza się w sądy, bo jest bardzo dużo osób z wyroku sądów niezadowolonych, co jest oczywiste. I stąd moje pytanie, czy to była tylko taka gra, czy też rzeczywiście prezydent ugiął się przed protestami, bądź zrozumiał, że te dwie ustawy zbyt daleko idą w stronę łamania konstytucji? Ja na pewno nie będę odpowiadała na to pytanie, bo nie czuję się kompetentna zupełnie. Podobnie ja, to jest kwestia, proszę Państwa, no, oceny przez każdego z Państwa. Wszyscy widzimy to samo. Ja nie mam żadnych innych informacji, myślę, że pani sędzia również, niż te, które są w mediach podawane. Każdy z Państwa musi osądzić sam i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Bardzo proszę. Ja mam pytanie, panie sędzio, związane z tym, że
rozmowa o zmianie ustaw dotyczących sądownictwa rozpoczęła się w Polsce od tego, że sędziowie są niedobrzy. Ja odnoszę wrażenie, że niezadowolenie obywateli, narodu z sądownictwa, wszyscy wiemy, że jest, wynika z tego, że mamy prawo, jakie mamy. Państwo wielokrotnie podczas rozmów podkreślacie, że możecie używać tylko narzędzi, które dostajecie od ustawodawcy, to znaczy przepisów prawa. Ja bym chciała zapytać, czy Państwo macie jakieś sugestie, propozycje do rozmowy o zmianach merytorycznych w prawie, żebyśmy my, naród, mogli czuć się bardziej usatysfakcjonowani, potraktowani lepiej, żebyśmy abstrahowali i mogli abstrahować od tego, kto jest sędzią. Drugie pytanie, jakie mi przyszło do głowy, ja przepraszam, że ja... Może przepraszam bardzo, okay. Odpowiedzmy na gorąco na to pytanie i przejdziemy do drugiego. Oczywiście, propozycji zmian w zakresie dotyczącym usprawnienia wymiaru sprawiedliwości, bo przecież głównie o to chodzi. Ja dlatego podkreśliłam to, że jest oczywiste, że nie może być tak, że każdy wyrok sądu budzi akceptację społeczną. Na pewno zawsze znajdą się wyroki, które są w opinii społecznej nieprawidłowe. Natomiast największą bolączką jest przewlekłość postępowania, bo to głównie o to chodzi. Oczywiście również są przepisy prawa, o którym pani mówi, niektóre zupełnie niezrozumiałe, niektóre kompletnie niepotrzebne. Kazuistyka prawna jest w tej chwili przerażająca i kompletnie zbędna, dlatego że osiągnąć jednolitość orzecznictwa w podobnych sprawach można w zupełnie inny sposób, a nie takim ustawodawstwem, które po prostu jest bardzo trudno wykonalne w normalnych warunkach orzeczniczych. I propozycji zmian w zakresie właśnie działania i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, i to takich bardzo rzeczowych, bardzo opracowanych, jest naprawdę dużo. Jest opracowanych przez właśnie stowarzyszenia sądowe zrzeszające sędziów, przez stowarzyszenia zrzeszające radców prawnych, adwokatów, notariuszy. To są wszystko propozycje tak, zawodowców, tak bym to mogła określić. Ale ja chcę powiedzieć tak, że od wielu, wielu lat nikt już się nawet nie zwraca do Sądu Najwyższego o opinię i ocenę aktów prawnych. I to jest też signum temporis, że ustawodawca widocznie uważa, że to nie ma znaczenia, że i tak zrobi to, co chce i to, co uważa za stosowne. Także nie ma tego nawyku, nie ma tego zwyczaju, który był dawniej, kiedy sprawy, którymi zajmowały się sądy, albo sprawy dotyczące organizacji wymiaru sprawiedliwości były szeroko konsultowane. Przepraszam pani sędzio, kto to powinien robić? Kto powinien pytać? No oczywiście Sejm. To są przecież i projektodawcy, to znaczy ci, którzy zgłaszają projekt ustawy. Zanim zostanie zgłoszony projekt ustawy, powinien ten projekt w zakresie przepisów dotyczących wymiaru sprawiedliwości być konsultowany z sędziami. Ja przecież jeszcze pamiętam, jak byłam te wiele, wiele lat temu, prawie 20, w sądzie apelacyjnym wizytatorem, dostawałam do oceny akty prawne i moim zadaniem między innymi było, znaczy projekty aktów prawnych, było wyrażenie swojego stanowiska w tym zakresie. Teraz już od dawna tego nie ma. Ale mamy biuro znaczy, proszę pani, to problem nie na tym polega, że jest biuro, czy nie jest biuro. Ale to nie ta większość parlamentarna, bo to jest doświadczenie kilku poprzednich kadencji. Jeżeli są wnoszone poprawdady Sejmu projekty pochodzące od ministerstw, czyli rządowe projekty, one wymagają konsultacji międzyresortowych. Takie są przepisy ustawy dotyczące tworzenia prawa. Natomiast znaleziono furtkę i bardzo chętnie z tego korzystali wszyscy parlamentarzyści, od lewej do prawej.
tak zwane projekty poselskie, czyli te projekty, które są od razu wnoszone, nie wymagające konsultacji międzyresortowych, bo każdy projekt ma także uzasadnienie z punktu widzenia skutków i finansowych i wpływu na inne dziedziny, prawda, inne resorty, i zawsze to była dobra praktyka legislacyjna, czyli nie wiem, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje projekt zmiany o czymś tam, konsultuje to z Ministerstwem Finansów, z Ministerstwem Skarbu Państwa, jeszcze z jakimś innym ministerstwem, a więc przede wszystkim ktoś się dowiaduje o tym projekcie, ktoś się dowiaduje. Trochę pocztą pantoflową, trochę oficjalnie, ale to zatacza szerokie kręgi. Natomiast no, bardzo wiele ustaw w poprzedniej kadencji i jeszcze wcześniej zaczęło przechodzić w ten sposób, że zwołuje się grupa posłów. Chcę powiedzieć, i to jest to miejsce, że te przepisy dotyczące USP zostały wniesione pod obrady Sejmu jako inicjatywa poselska, ale trzeba było być na pracach, na posiedzeniu komisji, podkomisji i zobaczyć, kto z posłów, którzy się podpisali pod tym projektem, w ogóle wiedział, pod czym się podpisał, a kto rozmawiał na posiedzeniu komisji i przedstawiał założenia tej ustawy, to wszystko byli ludzie delegowani, bo trudno powiedzieć, no po prostu pracujący na co dzień w Ministerstwie Sprawiedliwości. Więc to nieprawda, że te projekty są poselskie. To jest taki piękny szyld. A proszę Pani, a wracając do Pani pytania o konkretne, bardzo proszę. Ograniczenie kognicji sądów powszechnych, na przykład wyrzucenie spraw wykroczeniowych poza sądy powszechne. Rozwój tak zwanych alternatywnych form rozwiązywania sporów, czyli całe postępowanie arbitrażowe. Następnie, proszę Pani, zwolnienie od kosztów sądowych, przekreślenie w końcu tego jako instytucji procesowej, którą mają się zajmować sądy, przekazanie to do kognicji chociażby opieki społecznej, czyli miejskich ośrodków pomocy społecznej, przydzielanie na tym etapie pełnomocnika z urzędu i taki delikwent przychodzi do sądu, już jest po zwolnieniu go od kosztów sądowych z ustanowionym pełnomocnikiem z urzędu, który sporządza pismo procesowe wszczynające postępowanie w sprawie. Następna kwestia, proszę Pani, to są biegli sądowi i to może zrobić minister sprawiedliwości nie ustawą, a rozporządzeniem. Inny sposób wybierania biegłych sądowych, powoływania, inne stawki wynagrodzeń, zachęcenie do tego, aby ludzie w sile wieku, a nie na emeryturze z całym szacunkiem po 70, 75 roku życia, my mamy takich inżynierów, którzy uczyli się, kończyli politechniki nie wiadomo kiedy i oni są biegłymi sądowymi, bo tylko oni za te pieniądze zgadzają się wydawać opinie. Podniesienie standardu prestiżu bycia biegłym sądowym, przełożenia tego, że ktoś jest wpisany na listę biegłych sądowych, na inną działalność zawodową. Proszę Pani, zwiększenie udziału czynnika społecznego w sądzeniu, ale nie pod tytułem, że mamy ławników w wieku emerytalnym, którzy dla rozrywki przychodzą do sądu, sobie ucinają drzemkę w czasie rozpraw, budzą się na przerwy, wypiją kawę, porozmawiają z młodymi ludźmi i idą do domu. Mogę tak wymieniać jeszcze długo. Następne pytanie, proszę. Nie do końca, Pani Sędzio, dlatego że następne pytanie może paść wtedy, kiedy zaczniemy rozmawiać konkretnie. To znaczy nigdy nie dojdziemy do jakiegoś porozumienia, jeżeli będziemy się tak, przepraszam, bo ja wiem, że nie taka jest intencja, ale będziemy się tak przerzucać propozycjami. Ale Pani mnie pytała, jakie my jako sędziowie mamy propozycje, tak, więc bardzo proszę, tak, to są konkretne propozycje. Tylko my musimy kropkę postawić, co z tym robimy, co dalej, co z tym robimy, dlatego że mówienie w tej chwili do urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości to jest groch o ścianę. Kompletnie. Dlatego mówimy do Państwa. Okay. Dlatego przyszliśmy do Państwa i mówimy do Państwa. Dlatego, że nikt nas nie słucha w ministerstwie, nikt nas nie słucha w Sejmie, prezydent nas nie słucha, to przyszliśmy i mówimy do Państwa. I to jest właśnie nasza konkretna robota. Okej, okay. Moje nazwanie.
Moje następne pytanie dotyczyło bardzo populistycznego argumentu, którym się pan Ziobro posługuje. To znaczy, że miejsca będą dla nowych sędziów, dla absolwentów i dlatego nie jest to problem, że wielu sędziów zdecyduje się albo samodzielnie na odejście z pracy, albo zostanie usuniętych, bo trzeba zrobić miejsce dla nowych absolwentów. Ja wiem, że to jest argument kompletnie niedobry jest. Odpowiem pani, że jeżeli pani będzie słyszała taki argument i będzie pani chciała z ludźmi porozmawiać na ten temat, o co bym prosiła wszystkich państwa tu obecnych, to proszę spojrzeć, to nie jest żaden mój wymysł. Średnia wieku sędziego sądów powszechnych w Polsce to jest 37 lat z kawałkiem. Czy to naprawdę jest czas na to, żeby tych ludzi wymieniać? To bardzo dobra informacja jest, bo nie miałam pojęcia. To jest taka średnia wieku, proszę pani. Ja niedawno na takiej debacie na Uniwersytecie Łódzkim i to są dane statystyczne. Ja jestem 15 lat będzie po nominacji na sędziego sądu apelacyjnego. Jestem jedną z najstarszych stażem w swoim wydziale i chcę powiedzieć, że u mnie poza jedną koleżanką, która jest na tak zwanej przedłużce, ale to ona ma 70 lat i rzeczywiście według starych przepisów minister sprawiedliwości ją chciał, więc no, to znaczy, że się nadaje. To nikt poza nią z 13-osobowego wydziału cywilnego nie przekroczył 60 roku życia. To takich mamy starych sędziów w sądzie apelacyjnym i odpowiednio mamy młodszych w sądzie okręgowym, gdzie to jest tak rozbieżność, no 40 parę do 50 parę i sędziowie sądu rejonowego są jeszcze młodsi, jeżeli w skali tych 10 tysięcy to daje 37,5 roku życia. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak? Bardzo proszę. Ja mam takie pytanie, ponieważ wyraźnie widać, kiedy przychodzimy na państwa spotkania, że znajdujemy się w sytuacji, w której partia rządząca łamie konstytucję. Widzimy to tutaj w tych ustawach okołosądowych. W innych sferach życia jesteśmy w stanie zobaczyć to sami. Z drugiej strony jest Trybunał Konstytucyjny, który swojego celu czy swojego zadania nie spełnia, tak? Nie stwierdza niekonstytucyjności działań partii rządzącej, to ja mam takie pytanie, jakie są czy są w ogóle jakieś możliwości prawne dyscyplinowania partii rządzącej, by tego nie robiła, tak? Czy jest jeszcze jakaś możliwość, nie wiem, delegalizacji? No pytanie naiwnego obywatela, który się martwi. Albo do jakiegoś europejskiego. Co my możemy z tym zrobić, jeśli chodzi się skarżyć? To ja wyręczę panią sędzię, obydwie panie sędzie. Jest jeden sposób na to. I to jest ta gwarancja, o której rozmawiamy. Czyli dopóki będziemy mieli niezależny Sąd Najwyższy, to jest taka szansa, że rozstrzygnięcia, które będą godziły w praworządność, będą zakwestionowane przez Sąd Najwyższy w ramach kontroli dopuszczalnej prawdy. Ale czy to znaczy, że Sąd Najwyższy może przejąć funkcję? Każdy sędzia może rozstrzygać w indywidualnej sprawie, stosując konstytucję. I to samo może robić Sąd Najwyższy. Rozumiem. I tak długo, jak długo będziemy mieli niezależnych sędziów, tak długo mamy nadzieję na to, że sprawy będą rozstrzygane w interesie obywatela, a nie w interesie państwa. Rozumiem. Ja na 2 tygodnie temu odwołałem się do własnych doświadczeń. Powiedziałem, że tylko dzięki niezależności sądu administracyjnego trwająca sprawa od 14 lat ma szansę na zakończenie się. Dzisiaj byłem w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Skarga prezydenta miasta Łodzi na rozstrzygnięcie ministra infrastruktury, który stwierdził nieważność orzeczenia o wywłaszczeniu 66 roku, została oddalona. Czyli minęło 14 lat. Sąd administracyjny wydał w tej sprawie 5 orzeczeń. Wszystkie były dla nas korzystne. Gdyby nie było sądu administracyjnego, urzędnicy administracyjni zamietliby sprawę pod dywan. Więc to jest ta gwarancja, że będziemy żyli w wolnym kraju. Tak? To jest ta gwarancja, że kochając wolność, będziemy w stanie z tą wolnością na co dzień się spotykać, a nie tylko marzyć o niej. Dziękuję.
Ja na początku chciałem zadać takie pytanie, ale nie odważę się. Czy powiem, jakie chciałem, ale nie oczekuję odpowiedzi. Chciałem zapytać, jak Państwo w Sądzie Najwyższym, sędziowie, ale też wszyscy urzędnicy, jak się czujecie teraz w tak obrzydliwy sposób potraktowani? Ale nie oczekuję odpowiedzi, bo wiem, że ona może być trudna i trudno wypowiadać się za wszystko. Ja jestem porażony jedną rzeczą, że państwo polskie, że partia rządząca poprzez też nie do końca czyste rozwiązania zaangażowała 19 milionów złotych w kampanię, która jest skierowana tylko i wyłącznie po to, żeby obywatelom zohydzić sądy. Bo to nie chodzi o ludzi, tylko chodzi o sądy. Efekt tego może być porażający, bo niezależnie od tego, kto zasiądzie, jeżeli dojdzie do takich zmian, niestety, kto zasiądzie w tym sądzie, to ślad po tym zohydzeniu zostanie na długie lata. Ja chciałem zapytać, według Pani opinii, co można byłoby zrobić dobrego dla sądów polskich, czy dla ustroju prawnego w Polsce za te 19 milionów złotych? Co można byłoby zrobić dobrego? Ja nie jestem osobą kompetentną do zajmowania się finansami sądowymi. Ja wiem, że jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, który ma swój własny budżet, to oczywiście można by było zużyć te pieniądze w sposób na pewno potrzebny i dla obywateli konieczny przez usprawnienie, przez założenie aparatury odpowiedniej w Sądzie Najwyższym, przez usprawnienie obiegu dokumentów i tysiące różnych innych rzeczy. Natomiast myślę, że to się bardziej przydałoby sądom powszechnym, te pieniądze, zdecydowanie bardziej, które są no na pewno niedoinwestowane, co pani sędzia wie najlepiej, i które borykają się z takimi naprawdę zupełnie podstawowymi problemami życiowymi, na które te środki powinny być przeznaczone. Ale wrócę do tej kampanii. To jest no, rzecz dla mnie kompletnie jeszcze do tego niezrozumiała, dlatego że ustawa o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych już obowiązuje, więc właściwie po co prowadzić tą kampanię? Już mleko się wylało, już jest po wszystkim. Ta kampania prawdopodobnie, no nie widzę, żeby miała dotyczyć Sądu Najwyższego konkretnie, czy też Krajowej Rady Sądownictwa, czyli tych ustaw, które są zawetowane i o które się w tej chwili toczy cała walka. Bo to, że sądownictwo powszechne w tej chwili już jest w sposób bardzo istotny uzależnione od władzy wykonawczej, to jest oczywiste. Dlatego, że jeżeli minister ma tak istotny wpływ na prezesów sądów, jaki ma, to naprawdę wystarczy w wydziale każdym jeden dyspozycyjny sędzia przez tego prezesa tam usytuowany i przydzielenie określonych spraw takiemu właśnie sędziemu, żeby sprawa była załatwiona. A te oczywiście przepisy dotyczące losowania spraw i wszystkie inne, które mają zapewnić to, że sprawy będą trafiały przypadkowo do sędziów, to są oczywiście bardzo istotne przepisy i bardzo ważne i bardzo potrzebne, ale jak każde przepisy niestety mogą być obchodzone. Czy ja powiem tak, to wszystko jest wymierzone przeciwko sobie. Ta władza sama przeciwko sobie działa, tylko nie wiem, czy nie widzi tego. Czy uważa, że będzie tak krótko trwała, że teraz wszystko, a później to niech się dzieje, co chce? Trudno odpowiedzieć, bo to jest w ogóle dosyć dziwny układ polityczny, ale o tym się nie będę wypowiadała. Natomiast pieniądze z tej kampanii można by było, proszę Państwa, przeznaczyć na przykład na coś takiego, co w tym projekcie justycjańskim jest zalecane Sądowi Najwyższemu jako transparentność pracy. Nagrywanie przebiegu rozpraw za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, co mamy tutaj też na bieżąco, dotyczy na razie tylko pionów cywilnych w sądach powszechnych.
nie ma pieniędzy i środków, bo to, co zostało zrobione za pieniądze unijne. Natomiast można by to było zrobić w pionach karnych, żebyśmy też mieli transparentność wymierzania sprawiedliwości. Nie zostało to wprowadzone jeszcze we wszystkich sądach rejonowych, zostało wprowadzone od góry, jest 11 sądów apelacyjnych, więc wszystkie sądy apelacyjne tak, bo to tylko 11. W sądach okręgowych, no w zasadzie wszystkich, ale sądy rejonowe już nie dostały na to pieniędzy. Proszę Państwa, jest kwestia na przykład wydania pieniędzy na ujednolicenie systemów repertoryjno-biurowych, które funkcjonują w różnych sądach, w różnym systemie. Mamy sędziego 2, mamy SAWę, dlatego że tego rodzaju oprzyrządowanie, które powinno być w XXI wieku czymś podstawowym, nie jest zapewniane z zakupów centralnych ministerstwa, tylko poszczególne sądy wygospodarowywały sobie w swoich budżetach i jeden sąd zawierał firmę, zawierał umowę z jedną firmą, drugi z drugą. I na przykład nie ma możliwości bezproblemowego, kompatybilnego sposobu przerzucania danych i na przykład ja jako sędzia sądu apelacyjnego nie mam takiego przyrządowania, a strona mi mówi, powołuje się na jakieś postępowanie przed sądem rejonowym w Mławie. Ja powinnam mieć takie przyrządowanie, że ja wchodzę w system repertoryjno-biurowy tego sądu rejonowego w Mławie i na bieżąco sprawdzam, co ta strona mówi, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. A ja teraz muszę odroczyć rozprawę, zwrócić się do tego sądu o udzielenie mi informacji. To wszystko trwa. I to jest, proszę Państwa, przyspieszanie. To jest, proszę Państwa, reforma. To są pieniądze potrzebne na to, żeby dać nam oprzyrządowanie. I te 19 miliardów bardzo chętnie byśmy milionów chętnie bym zagospodarowała. Może nigdy nie byłam prezesem, ale jakieś wyobrażenia o potrzebach mam. Bardzo proszę. Wszyscy wiemy, że te 19 milionów to było na promocję, miało być przeznaczone, więc dziwna promocja. Może będzie 19 miliardów, nie wiadomo na czym się skończy. Dziwna promocja poprzez wskazywanie złych rzeczy, tak? No, ale ja sobie myślę, odpowiadając na pani zapytanie, znaczy zastanawiając się, co miała może przynieść ta cała akcja billboardowa jako wskazywanie wad tych wszystkich sędziów, skoro i tak już ta ustawa akurat do sądów powszechnych weszła, to może chodzi o to, że jednak będzie bardzo duża wymiana tych prezesów, a prezesi też będą wymieniali sędziów swoim i może to ma uciszyć jakby no to, co było na ulicach, tak? Czyli ten taki niechcenie się zwykłego obywatela na taką wymianę, po prostu jak się wymówi jeszcze większej większości. Dla niego sąd to sąd, to jest w ogóle terra incognita, on się tam najchętniej by nie znalazł i jeżeli będzie miał zachodzony ten sąd, i tak już go nie lubi, bo to jest takie miejsce niewyraźne, tam może być lepiej albo gorzej, nie wiadomo właściwie dlaczego takie orzeczenia zapadają w pojęciu przeciętnego Kowalskiego, więc naprawdę nie wydaje mi się, że ten Kowalski zauważy, że później jak nastąpiła zmiana prezesa, to już będzie lepiej i będzie się z większym szacunkiem odnosił. Nie wiadomo, kiedy do tego Boga, czy pan wiedzie drugi raz pójść, tak? Teraz nie, no jak trwoga do Boga się mówi, tak? Teraz została może kopa, ale jeszcze nie wiadomo, kiedy będę musiał tam jeszcze raz iść i czasem z jakimś posłem PiSu nie będzie musiał się sądzić. Znaczy ja wierzę jednak w taki zdrowy rozsądek Kowalskiego i tak sobie myślę, no ale to jest dyskusyjne. Bardzo proszę. Pani sędzia odpowiedziała na to, co chciałem powiedzieć, o co chciałem zapytać, bo myślę, że z tą świadomością społeczną jest kiepską, niestety. Chciałem powiedzieć, że dość długo zastanawiałem się, jaki jest cel tych tak zwanych reform, bo to jest naprawdę trudne do wymyślenia, bo próba zagłębienia się w sposób myślenia ekipy rządzącej jest niezwykle trudnym zadaniem intelektualnym. Ale myślę, że to jest plan rozjechania wszystkiego jak walcem. Z tego powodu, że rządzący zdają sobie sprawę z tego, że przeciętny Kowalski nie zrozumiałby w ogóle tego spotkania.
na którym jesteśmy. Celem było rozjechanie na początek, jak pani sędzia powiedziała, Trybunału Konstytucyjnego, żeby obchodzić konstytucję, kiedy się chce i jak się chce. Wszyscy wiemy o tym, bo to była, bo panią nie wypada może, ale mi tak, przypomnieć o tym, że na czele Trybunału Konstytucyjnego jest pani Julia, która nie zostałaby prezesem Sądu Rejonowego nawet, bo jej kwalifikacje zawodowe, jej osiągnięcia zawodowe nie pozwoliłyby na osiągnięcie pierwszego nawet dużego szczebla zawodowego w karierze sędziego. To rozjechanie na przykład Sądu Najwyższego razem ze wszystkimi pracownikami administracyjnymi, których pani sędzia tak chwali, PiS nie zajmuje się badaniem konsekwencji swoich decyzji, w ogóle się nie zajmuje konsekwencjami, bo taką instytucję, łącznie z działem administracyjnym, jak Sąd Najwyższy czy Trybunał Konstytucyjny, dekadami się przecież, przez dekady się tworzy, poprzez właśnie przyjmowanie do swojego grona osób już kompetentnych, które jeszcze się muszą wdrożyć, bo na tym polega wysoki poziom zawodowy, nie tylko w sądzie, ale i w firmie, tak, że nie wymienia się wszystkich. Czyli chodzi o rozjechanie wszystkiego, żeby wsadzić jakichś swoich ludzi w dowolnie wybrane miejsce w czasie, kiedy jest to potrzebne i wygodne, żeby się nie zastanawiali nad tym, żeby byli dyspozycyjni, nie muszą być kompetentni. Teraz pytanie po tym przedługim wstępie. Chciałem jeszcze powiedzieć, że jestem bardzo zbudowany tym wydarzeniem takim ważnym dla mnie osobiście. Chodzi mi o spotkanie sędziów z Sądu Okręgowego. Rada to się nazywa, tak? Sędziów. Zgromadzenie ogólne. Czyli wszyscy sędziowie Sądu Okręgowego. Chodzi panu o tę uchwałę, która zapadła w zeszłym tygodniu. Dlatego, że ja jako obywatel przychodziłem pod naprawdę Dąbrowskiego, żeby wspierać sędziów w tej nierównej walce, bo ja jestem osobiście oburzony tą kampanią ohydną pisowską w tej chwili na billboardach, dlatego że to jest jeden główny cel. Przeciętny Kowalski ma usłyszeć od Ziobry, że sędziowie są źli. Wszyscy. Wszyscy to są źli ludzie i wszyscy muszą zostać wymienieni. Nieważne. On nie tłumaczy Kowalskiemu, że nie będzie na kogo. To nie ma tak, że wyrzucimy 10 tysięcy sędziów i pójdziemy do Makro i kupimy 10 tysięcy następnych sędziów. To jest kampania przewidziana dla ciemnego ludu. Dla ludzi, którzy się nie zajmują tym, jakie są konsekwencje działania. Moje pytanie jest następujące. Ja się bardzo cieszę, bo pierwszy raz usłyszałem taką informację, że w stowarzyszeniu jest 1/3 sędziów. Czy jest szansa na solidarność sędziowską, żeby właśnie nie przyjmowali nominacji? Żeby nie godzili się na to, co się dzieje, bo wydaje mi się, że my możemy pomóc, ale jeżeli sędziowie się sami nie obronią, to prezesem z Sądu Najwyższego będzie za parę miesięcy Krystyna po prostu. I będzie kraj rządzony przez Zbyszka i Krystynę, tak? Proszę pana, no nie mogę powiedzieć w imieniu wszystkich 10 tysięcy. Stowarzyszenie Justicja, kiedy powstawało, bo ma już 27 lat, powstawało na fali powiewu zmian. Tak naprawdę powstało na wzór Stowarzyszenia Sędziów Niemieckich.
I wtedy wydawało nam się to taką nowością, ponieważ my nie możemy należeć do partii politycznych, nie możemy należeć do związków zawodowych, tworzyć związków zawodowych, że to takie było na czasie. Potem tak naprawdę przez dłuższe lata to wydawało się, że to tak no, właściwie towarzysko, nawet fajnie, bo się spotykamy, integrujemy się, co zresztą też miało swój walor. Ale nie dostrzegaliśmy jakby wartości. Teraz okazuje się, że to był strzał w dziesiątkę, że te 27 lat temu takie stowarzyszenie powstało i jest grupa sędziów. Ja nie powiem, że wszyscy członkowie tego stowarzyszenia, to byłoby zbyt optymistyczne, ale i dzięki temu stowarzyszeniu myślę, że jest dosyć solidna grupa sędziów polskich, o których mogę powiedzieć, że będzie solidarna. Ale środowisko jest bardzo zróżnicowane, jest tak samo zróżnicowane jak nasze społeczeństwo. Też mamy nawet członków Justicji o różnych poglądach, aczkolwiek z takim kręgosłupem, bo to nie chodzi o poglądy, tylko o tą postawę, prawda, o to, że jestem sędzią, to coś oznacza. Jeżeli pyta Pan o solidarność w takim zakresie nieobejmowania urzędu po koledze, który zostanie zwolniony w trybie pilnym, to z plotek mogę powiedzieć, że ponoć na razie 3 osoby odmówiły, ale co będzie dalej? W końcu kiedyś się trafi na swojego. Ktoś się znajdzie, kto nie będzie miał skrupułów. Myślę, że nie mogę już na tutaj idealistycznie podchodzić do tego. Stąd nawet ta uchwała jest tak ważna, bo jeżeli nawet się ktoś znajdzie, to będzie miał świadomość, że będzie obejmował to stanowisko w takiej atmosferze. I że on zostanie tym prezesem, tylko wszyscy będą mu patrzeć na ręce i jeżeli on chce w tym środowisku dalej funkcjonować, to kiedyś przestanie być prezesem i może się, a i w czasie prezesury też może się liczyć z pewnym no, określonym stosunkiem do niego. Ja tylko bym chciała powiedzieć jedno zdanie, może dwa. Pani sędzia powiedziała, że jakby tu, jeżeli chodzi o... Ja wiem, co pani sędzia miała na myśli, wiem, że tak nie myśli aż tak czarno, że nie jest aż tak źle z sądami powszechnymi. Znaczy, myślę, że wzmocnienie pozycji ministra sprawiedliwości jest oczywiste, ewidentne i dające o sobie znać. Ale prezesi to jeszcze jest tak nie wszystko. I myślę, że może nie być tak łatwo tym nowo powołanym prezesom i nie być tak łatwo ministrowi sprawiedliwości, zresztą środowiska. Proszę Państwa, musimy kończyć. Ja bardzo Państwa przepraszam, ale w tej sali jest przewidziana transmisja meczu Juventus Barsa. W związku z tym te emocje trzeba zamienić na inne emocje. Nadużywam już w tym momencie gościnności klubu. Ja Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za przyjście, wysłuchanie, zadawanie pytań i polecamy się na przyszłość. Myślę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Podamy do wiadomości, kiedy odbędzie się następne. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Te wszystkie pomysły, które Państwo macie, które nie są wysłuchiwane tam przez prezydenta, czy nie można ich przepchnąć, powiedzmy tak kolokwialnie, za pomocą inicjatywy obywatelskiej ustawodawczej, czyli zebrać 10 tysięcy podpisów taką ustawą, złożyć jako inicjatywa i przecież 10 tysięcy tego, to już w samej instytucji jest, znaczy sami sędziów jest, tak, a już adwokatów i wszystkich innych prawników. No proszę Pani, projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądowniczej autorstwa Justicji na początku tego roku został zgłoszony w Sejmie przez, wykorzystując tę samą metodę, no trzeba postępować tak jak inni, uczymy się wszyscy, parlamentarzyści opozycyjni zgłosili ten projekt justycjański zmian o KRS-ie jako równoważnik dla pomysłów Ministerstwa Sprawiedliwości, no ale on skończył w koszu, dlatego że arytmetyka parlamentarna jest taka, a nie inna i to nie przeszło nawet przez etap gdzieś tam wstępny. Także to samo byłoby pewnie z inicjatywą obywatelską. Wszystkie projekty, proszę Państwa, justycjańskie są do wglądu
Jeżeli państwo jako obywatele zechcieliby wziąć taki projekt w swoje ręce i spróbować zrobić tego inicjatywę obywatelską, strona Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, wystarczy wrzucić adres i tam jest wszystko wypisane i pomyślcie państwo, zobaczymy co prezydent zaproponuje. Ale no już chyba jest wiadomo, że jednak nie odstąpi z tych zapowiedzi od tego, że to jednak Sejm będzie wybierał członków Krajowej Rady Sądownictwa. Także, że proszę państwa, no wszystko przed nami. Ja bardzo, bardzo serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję bardzo pani sędzi. Dobranoc.